To platforma, z której można polecieć do Bobroru. Hał, 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 hał. No chyba żartujesz. I ruszyli. Ojejku, jejku, jejku. I ruszyli. O matku, o, ratu, ałała. O matku, o, ratunku, Nadchodzi Sermagedon! O matku, o, ratunku, O matku, o, ratunku, ja nie chcę, Reksiu! O matku, o, ratunku, ja nie chcę, O matku, o, ratunku, ałała! O matku, o, ojojoj! Ojojoj! Lecieli, aż wreszcie dolecieli. Przed nami Bobror! Tak oto nasi bohaterowie po kolejnych perypetiach wylądowali w krainie Bobror, gdzie ponoć zaległy cienie. No, zobacz, Reksiu, zaległy tu cienie. Ratatata. Nagle... Piorna góra zagnakała po raz ostatni i zapadła się pod ziemię. No dobra, 9 dla ciebie, Bobromirze. Dzięki, Bulbo. Mimli dostanie 7. Mimli. A dla ciebie, Lovelasie, wychodzi mi, że 3. Jak to? Przykro mi. Ten pan to Mimi, znany stąd, że roztacza wokół siebie szczególną aurę. No bardzo mi miło. Jestem kretę, za to dzielny pies Reksio. To mój druh Bobromir, słynny siekacz, który prowadzi nieustającą walkę Bobra ze złem. No bardzo mi miło. Jestem kretę, za to dzielny pies Reksio. Poznajcie mężnego Lovelasa! Każda wiewiura chciałaby go za męża. No bardzo mi miło. Jestem kretę, za to dzielny pies Reksio. Jestem Bulbo Badniś, skromny hommit podróżnik. No bardzo mi miło. Jestem kretę, za to dzielny pies Reksio. Dzień dobry panom. Szukamy czarodzieja Barandalfa Białego. My też. Może poszukajmy razem. Może uformujmy drużynę! Wyruszmy na wyprawę! To doskonały pomysł, Bobromirze! Ruszajmy! Musimy dotrzeć do brzegu rzeki Mandoliny! Widzicie ten znak na niebie? Tę wskazówkę? No widzę!
To na pewno jakiś znak! Jakaś wskazówka! Mimli! Słusznie, Mimli! Podążajmy za nią! Hej! Tu jest jakiś głęboki jar! Nie przejdziemy! Martwi mnie to bagno przed nami! Hej! Tu jest jakiś głęboki jar! Nie przejdziemy! Ała! Jeżyny! Znaku! Tędy nie przejdziemy! Znaku! Tędy nie przejdziemy! No! Przed nami malownicza rzeka Mandolina! Bulbo nie mylił się. Drużyna wkroczyła do jakże malowniczej doliny rzeki Mandoliny. Chyba obawiam się, że musimy się przeprawić na drugą stronę. Bobromirze, przyjacielu. Tak, Lovelasie, przed nami przeprawa. Wejdę do wody i będę pchał peo tą łódkę. Uwaga, naraz do łódki wejdą nie więcej niż dwie zwierzę. Ojej, widzę orki. Patrolują rzekę. Uważaj, Bobromirze, żeby w mnie nie wpłynąć. W końcu, po licznych przepychankach, drużyna w komplecie stanęła na drugim brzegu Mandoliny. No dobrze. I co dalej? Dalej droga prowadziła dla odmiany przez las. Dla odmiany musimy dotrzeć do skraju lasu. Podążajmy za znakiem! Za znakiem! Ja tędy nie idę. Hej, tu jest jakiś głęboki jar! Nie przejdziemy! Znaku, przesuń się! Przesławna kopalnia Maria? Wspaniały paw, Lovelasie! To szalnie pas! Znaku, przesuń się! Nijak tędy nie przejdziemy! Ja tędy nie idę. No nareszcie.
Nareszcie drużyna dotarła tam, gdzie chciała dotrzeć. O, to chyba tu! Albo mi się wydaje, albo nasza drużyna zatoczyła piersi. A mnie się zdaje, że poszliśmy tam i z powrotem. Zaraz, a co ja tu mam w kieszeni? Uwaga, słyszę, że ktoś się zbliża. Niemożliwe! Nie może być! To Barandalf! Barandalf biały! Barandalf? Tak, chyba rzeczywiście tak mnie kiedyś zwano. Barandalfie, czy mógłbyś nam w czymś pomóc? Czy mógłbym pomóc? Tak, chyba rzeczywiście mógłbym pomóc. Zapytaj o trup chaosu! To upiory kurhanów, gęsi hanów i kaczek hanów. Ich pojawienie się to znak, że zło odradza się w krainie Bobror. Nadchodzi zmierzch pewnej ery, a z tego co mi wiadomo, nie powinien. Innymi słowy, ktoś tu mocno mąci. Reksiu, czemu nie wybrałeś niebieskiej kości? Już byśmy byli w domu! Zapytaj o tego, który tak potwornie mąci. Hał. Tak, czas najwyższy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. Czas zacieśnić pierścień podejrzeń. Spróbujcie je wszystkie zgromadzić i jakoś ze sobą związać. Ja wiem tylko jedno. Ten, który tak potwornie mąci, nosi czerwony kapelusz. To porażające! I ruszyli. Ratunku! Ja nie chcę! Reksiu! To już koniec! Co ja tu robię? Oj! Niemożliwe! Ratunku! Matku! Ała! Oj! Oj! Matku! Oj! Lecieli, aż wreszcie dolecieli. Widzę magik przed nami! Widzę, że jesteś gotowy do nauki kolejnego czaru. Zamiana w żabę. Ochrona przed plagą much. Plaga much. Dobry wybór, Reksiu. Podejdź do manekina. Oto symbol czaru ofensywnego, plaga much. Trafionego nim przeciwnika otoczą irytujące owady i będą mu przeszkadzały w rzucaniu czarów. Doskonale. Spróbuj jeszcze raz. Obawiam się, że nie jesteś jeszcze gotowy na naukę kolejnego czaru.